Cześć. W dzisiejszym filmie powiemy o tym, czym jest komponent testing. Zapraszam serdecznie. Komponent testing jest znany także pod innymi nazwami, takimi jak modułowe testowanie lub testowanie jednostkowe. Jest to proces testowania konkretnych komponentów oprogramowania. Odbywa się to w izolacji od reszty systemu. Takie testowanie ma na celu sprawdzenie, czy każdy niezależny moduł działa dobrze zgodnie ze swoją specyfikacją. Takim komponentem może być klasa, funkcja lub jakaś inna oddzielna jednostka kodu. Charakterystyczne punkty dla komponent testingu to m.in. testowanie w izolacji, automatyzacja. Takie testowanie często wykorzystywane jest przez różne narzędzia do testów automatycznych. Skupienie na funkcjonalności. Kiedy stosuje się komponent testing i kto tak naprawdę za nie odpowiada? Przeprowadzany jest zazwyczaj przez deweloperów po napisaniu jakiegoś fragmentu kodu. Oczywiście robi się to przed połączeniem tego konkretnego fragmentu kodu z pozostałymi częściami systemu. Jakie są plusy stosowania takiej formy testowania? Wczesne wykrywanie błędów, lepsza jakość kodu, ułatwienie późniejszych testów. Na sam koniec przedstawimy jeszcze minusy komponent testingu. Prawdopodobna czasochłonność. Tworzenie i utrzymywanie takich testów dla każdego komponentu może zająć dużo czasu przez swoją złożoność. Uzależnienie od umiejętności dewelopera. Skuteczność tych testów zależna jest od doświadczenia i umiejętności w pisaniu testów jednostkowych. I to byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało. Ja Was serdecznie zapraszam na nasze inne media społecznościowe i do zobaczenia.